Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym rozwinąć temat, który poruszyłam w poście na Instagramie z dnia 28 sierpnia 2002 roku. Temat poruszany w wpisie dotyczył aktywności fizycznej, a głównie tematu czy zagadnienia dotyczącego zegarków sportowych i tego, jak kontrola treningu pod kątem ilości spalonych kalorii, przebytego dystansu czy kroków, które wykonaliśmy, jest znacznie ważniejsza od samego treningu. I zanim rozwinę ten temat bardziej, chciałabym Wam przeczytać fragment mojej książki. Temat ćwiczeń pojawia się niemal w każdym zaburzeniu odżywiania. Dziś widzę, jakie miałam niezdrowe podejście do tego tematu. Każdy mój trening robiłam dosłownie z zegarkiem w ręku. I wcale nie chodziło tu o czas, lecz o liczbę spalonych kalorii. 800 kalorii na pojedynczą jednostkę treningową to było absolutne minimum. Trening musiał być codziennie. Dopasowywałam pod niego każdy mój dzień, również na wyjazdach czy wakacjach, gdzie, jak wiadomo, nie na wszystko ma się wpływ, na przykład na warunki lokalowe czy pogodę. Uważałam, że nie potrzebuję regeneracji czy odpoczynku. Obserwując mnie z boku, można było mnie nazwać maszyną czy cyborgiem. Jednak to, co kryło się pod powierzchnią, widziałam tylko ja. Prawda była taka, że dzień bez treningu uważałam za stracony. Czułam się niepotrzebna, a moje poczucie sprawczości było równe zeru. Skutkiem tego było objadanie się i wymiotowanie. Kolejne błędne koło, w które wpadłam. Dzień bez treningu miał być odpoczynkiem, a za każdym razem był dniem, w którym ulegałam pokusom zwodniczych komunikatów. Obsesyjnie liczyłam kroki, również te zrobione przy codziennych domowych czynnościach. Zawsze sprawdzałam, ile utraconych kalorii się z tym wiąże. Cały plan dnia był podporządkowany pod trening. Kiedy coś mi go rozwaliło, chodziłam wściekła. Codziennie wstawałam o 4:15 rano, by móc w spokoju zrobić swój trening. Nierzadko robiłam go 2 razy dziennie, tłumacząc, że daje mi to radość. Po urodzeniu dziecka wywierałam na sobie ogromną presję. Czułam, że muszę szybko wrócić do formy. Żaden mały człowiek, a już na pewno nie mój organizm, mnie przed tym nie powstrzyma. Początki macierzyństwa były dla mnie bardzo trudne. Uciekałam w treningi. To była jedyna rzecz, która jakoś mi wychodziła. Kiedy Jasio miał 3 miesiące, a dodam, że urodziłam go przez cesarskie cięcie, czego kompletnie nie brałam pod uwagę, wzięłam udział w biegu na 10 kilometrów. 2 miesiące później pokonałam 15 na festiwalu biegowym. Kilka tygodni później przebiegłam pierwszy w swoim życiu półmaraton. Nie potrafię powiedzieć, co miałam wtedy w głowie. Jednak chęć posiadania na powrót poczucia kontroli zawładnęła mną ze wszystkich sił. Czułam, jakby dosłownie wszystko wymykało mi się z rąk. Skierowanie uwagi na ciało i duży wysiłek fizyczny dawało mi poczucie, że nad czymś panuję, że do czegoś jeszcze się nadaję. Zmiany, jakie we mnie zaszły w kontekście treningów, trwały około 2 lat. To był proces, ze wzlotami i upadkami. Małymi krokami dochodziłam do miejsca, w którym jestem dzisiaj. I dzisiaj nie tyle bym chciała poruszyć sam temat treningów w kontekście zaburzeń odżywiania,
ale bardziej temat związany z poczuciem kontroli. A tutaj na plan pierwszy wysuwa mi się już ten słynny zegarek sportowy. Zastanawiam się, jak wiele jest dziewczyn, które nie potrafią pójść pobiegać, nie potrafią pójść na spacer, nie potrafią już zrobić treningu bez zegarka na ręku, bez kontroli kalorii, bez kontroli ilości przebytych kroków czy przebytego dystansu. Dlaczego mi się wydaje to ważne? Ponieważ na pewno mało się o tym mówi, a dwa, takie wręcz uzależnienie od tego zegarka wpływa na, mam wrażenie, na całe życie. Kilka dni temu rozmawiałam z jedną dziewczyną, której też jestem ogromnie wdzięczna, bo to ona zainspirowała mnie do poruszenia tego tematu. Ona mi opowiadała o tym, że ona ma wrażenie, że ona bez tego już nie istnieje. A ja wiem, i myślę, że wy też wiecie, że my jesteśmy czymś więcej niż liczbą przebytych kroków czy liczbą spalonych na treningu kalorii. Bardzo łatwo można się zapętlić. Pewnie też sprawy nie ułatwia to, że w mediach społecznościowych często są wyzwania, często dziewczyny wrzucają, żeby pokazać, ile przebiegły, ile spaliły. Sama tak robiłam. Tylko że w pewnym momencie, jak zobaczyłam moją złość w sytuacji, kiedy na przykład zegarek pokazywał mi złe dane, albo kiedy się zacinał, bo może była słaba bateria. Ja potrafiłam rzucać tym zegarkiem, bo byłam na niego wściekła, że on mi nie pokazuje tak, jak ja bym chciała, żeby on mi pokazał. Ja przestałam mieć radość z ćwiczeń fizycznych, bo najważniejszy był dla mnie wynik uzyskany na ekranie małego zegareczka. Wspomniana dziewczyna też mówiła mi o tym i ja byłam dokładnie w tym samym miejscu, że ona uważa, że trening bez zegarka w ogóle nie ma sensu, że jak bez zegarka, to ona nie idzie. A poza tym jeszcze dochodzi kwestia też cen zegarków sportowych. A w momencie, kiedy za coś dużo zapłacimy, no to szkoda tego nie używać. I ja tutaj absolutnie nie neguję sensu używania zegarków sportowych, szczególnie w momencie, kiedy ktoś jest profesjonalnym sportowcem albo są ważne dla niego wyniki i musi monitorować to, czy robi progres, czy nie, czy trenuje w porządku, czy nie, ale mówię tutaj o zupełnie innej rzeczy. I rozmowa z tą dziewczyną tak mi pokazała, cholera, to jest poważny problem. Ile takich z nas, ile takich dziewczyn ma to samo? I wydaje mi się, że to jest trochę wstydliwy problem, bo mało kto się do tego przyzna. Mało kto przyzna się do tego, że on sobie z tym nie radzi, że coś, nad czym chciał mieć kontrolę, przejęło kontrolę nad nim. Jestem ciekawa waszych opinii, waszych reakcji też na ten temat. Może też ja jako mama, czy ta dziewczyna też jest mamą, zobaczyłyśmy ten problem bardziej, bo zauważyłyśmy, że my zaczynamy robić treningi kosztem na przykład czasu z dzieckiem, kosztem relacji, kosztem spotkań z innymi ludźmi, no bo przecież muszę mieć trening, a bardziej muszę nabić kalorie, muszę przejść określoną ilość kroków, muszę przebiec określony dystans, po prostu muszę, jak tego nie zrobię, to mnie nie ma. Bardzo Was zachęcam do refleksji. Może jeśli trenujecie z zegarkiem, zróbcie sobie mały test, jakby to było, jakby tego zegarka nie było. Dla mnie też w cudzysłowie niezwykłe jest to, że potrafimy nadać taką moc czemuś tak małemu, bo obiektywnie, mówię o tym małym zegarku, bo obiektywnie to jest tylko przedmiot. To jest zegarek bez mózgu, bez duszy, bez niczego.
a my zakładamy, że on wie lepiej od nas. Że to, co on nam pokazuje na tym wyświetlaczu, to jest prawda najprawdziwsza. Wydaje mi się też, że straciliśmy kontakt trochę ze sobą, bo mam takie poczucie, że jeżeli mam za mało ruchu, to organizm mi da znać. Mam ochotę wtedy na spacer, mam ochotę, nie wiem, stać od biurka, poruszać się. To my wiemy lepiej, co jest dla nas dobre, a nie zegarek. U mnie to naprawdę wyglądało tak, że ja się zmuszałam do treningu tylko po to, żeby zrobić odpowiednią ilość kalorii na daną jednostkę treningową. Tak jak wspominałam w książce, dobiłam do 800. Nie wystarczało mi 750. Musiało być minimum 800. Gdzie tak naprawdę, co taki zegarek wie w ogóle o mojej przemianie materii? Co on wie, co ja zjadłam? Co on wie, skąd ja czerpię tą energię? To jest też w ogóle zachwycające w tym wszystkim, w cudzysłowie oczywiście. Że my wierzymy czemuś z zewnątrz, a nie wierzymy sobie, że kosztem właśnie relacji, wielokrotnie kosztem snu, odpoczynku, to o czym pisałam, że ja nie potrzebowałam odpoczywać, nie potrzebowałam regeneracji. Nie potrzebowałam też czasu z moim dzieckiem, bo trening był ważniejszy, a w zasadzie nie tyle sam trening, ile te spalone kalorie, bo ja tylko po to robiłam trening. W książce też opisuję taką sytuację, jak Jasiu był mały i chodziłam z nim w wózku na spacer i miałam na ręku zegarek, ale bo miałam kilka zegarków, w ogóle u mnie to się nie skończyło na jednym. Jeden był do treningów, inny był do spacerów, inny był do Bóg wie czego. I szłam z Jasiem na spacer, tylko że ten zegarek, ja nie pamiętam, czy on nie miał funkcji GPS, czy jak to było z nim, że on nie naliczał kroków w momencie, kiedy ja nie robiłam tego zamachu ręką. Więc wyobraźcie sobie mnie, jak idę z wózkiem i muszę trzymać wózek tylko jedną ręką, a drugą ręką idę i macham, tylko dlatego, żeby mi się naliczyły kroki, żebym później poczuła się choć trochę wartościowa przez to, że zrobiłam daną ilość kroków. Inna dość zabawna, a może trochę smutna sytuacja to taka, kiedy już lata temu byłam na jakiejś siłowni, biegłam sobie na bieżni, obok mnie biegły dwie koleżanki. No z tego, co sobie rozmawiały ze sobą, wywnioskowałam, że dobrze się znają, bo buzie im się nie zamykały przez cały trening. Nie wiem, ile biegły, 20, 15 minut, nieważne. W momencie, kiedy skończyły, jedna do drugiej mówi: no, to ile przebiegłaś? A ta druga do niej: 200 kalorii. I ja tak sobie myślę, kurde, coś tu jest nie tak. I zostawiam Was z tym tematem. Sprawdźcie sobie, jak to jest u Was. Ja w ogóle też na Instagramie zachęcam do takiej małej akcji hashtag bez zegarka, żeby jeśli macie z tym problem, na powrót odzyskać radość z treningów. Ćwiczmy, ruszajmy się dla radości i przede wszystkim dla zdrowia, dla fanu. Dla odpoczynku, dla odprężenia, a nie dla spalonych kalorii, przebytych kroków czy pokonanego dystansu. Zobaczcie sobie, jak jest u Was. Bardzo Was do tego zachęcam. Więcej o aktywności fizycznej również w zaburzeniach odżywiania możecie przeczytać w mojej książce. Tymczasem żegnam.